20 lipca Warszawski Sąd Upadłościowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getty Nobel Banku. Jest to zasadniczo bardzo istotne zarówno dla klientów, a także podmiotów szeroko związanych z tymże bankiem. Natomiast w dzisiejszym nagraniu chciałbym się pochylić szczególnie nad przypadkiem Frankowiczów. Skąd idą Frankowicze? To no, bardzo szeroka grupa klientów akurat tego banku. Także no, wydaje się to być nadzwyczaj interesujące akurat w kontekście tego, jak oni powinni załatwiać swoje, swoje ewentualne spory właśnie na gruncie kredytów frankowych. Dotychczas było tak, że osoba, która zaciągnęła kredyt wrażony we frankach szwajcarskich zazwyczaj, jeżeli miała zamiar kwestionować taki kredyt i finalnie doprowadzić do jego unieważnienia, wszczynała ewentualne postępowanie cywilne. I w toku takiej procedury no, większość sądów, które, które, te, które tego typu pozwy rozpoznawały, oczywiście przychylała się do, do stanowisk tychże Frankowiczów, co zresztą jest już bardzo dobrze udokumentowane szerokim orzecznictwem polskich sądów, ale nie tylko polskich, bo z tego co pamiętam, również wypowiadał się w tym sąd, sąd Europejski. Jeżeli chodzi o dalsze losy i dalsze poczynania Frankowiczów, w kontekście już ogłoszonej upadłości Getin Nobel Banku, no to trzeba pamiętać o tym, że wszelakie postępowania cywilne, które dotychczas się toczyły względem Getinu, bądź też mogły być wszczęte w ostatnich dniach, no odchodzą już można powiedzieć wprost do lamusa. Generalnie te cały czas prowadzone muszą ulec zawieszeniu, więc tutaj nie ma możliwości, żeby sąd cywilny procedował względem banku będącego w upadłości. No i tym samym dochodzi do zmiany. Postępowania po stronie ewentualnych Frankowiczów, gdyby oni chcieli domagać się unieważnienia umowy i zwrotu jakichś nadpłat wynikających właśnie z kredytów frankowych. Co taki Frankowicz i klient Getty Nobel Banku powinien zrobić? Pierwsza rzecz, o której powinien pamiętać, to zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłości w terminie 30 dni od momentu ogłoszenia upadłości. Zasadniczo upadłość została ogłoszona w 20 lipca, więc o ile potrafię liczyć na podstawie kalendarza, no to ten termin upływa w dniu 18 sierpnia. Wszystkie te zgłoszenia wierzytelności na chwilę obecną powinny być składane w ramach tzw. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Jest to system teleinformatyczny, który docelowo obsługuje te postępowania, czy to upadłościowe, czy też restrukturyzacyjne i tak naprawdę zgłoszenie wierzytelności na papierze nie może być przez Syndyka Masy Upadłości uwzględniane. Co do kwestii technicznych, jak takie zgłoszenie należy wypełnić i jak je złożyć właśnie za pomocą EKRZ-u, o tym będzie opowiadał mecenas Justyna Nowak-Trojanowska w ramach swojego kanału, także zachęcam również do subskrypcji i oglądania jej wideo. Ja się skupię tylko i wyłącznie na kwestii kluczowej dla takiego frankowicza, który dokonuje zgłoszenia, a mianowicie oszacowania wartości swojego roszczenia. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z Frankowiczem, no, który nadpłacił bądź też już spłacił w całości kredyt frankowy i w związku z tym domaga się zwrotu tychże rat kredytowych i jakichś tam kosztów ubocznych, które miały związek z tym, z tym kredytem. Natomiast z drugiej strony no, mamy przecież też bank, który pożyczył konkretny kapitał. Co w takiej sytuacji należy zrobić? W kontekście oczywiście zgłoszenia wierzytelności, należy dokonać potrącenia i każdy frankowicz zgłaszając wierzytelność, powinien już oszacować tą kwotę, o którą docelowo chce się starać w ramach postępowania upadłościowego i odzyskać pomoc syndyka. Natomiast ona oczywiście musi uwzględniać również właśnie ten kapitał pożyczony przez bank, bowiem w prawo upadłościowe akurat w zakresie ewentualnych potrąceń jest bardzo restrykcyjne i dopuszcza dokonanie potrącenia tylko i wyłącznie na etapie zgłoszenia. Wierzytelności przez wierzyciela. Tego typu zgłoszenie jest oczywiście później weryfikowane nie tylko przez syndyka, ale także przez sędziego komisarza. Jeżeli mamy jednak jakiekolwiek zastrzeże, zastrzeżenia co do listy wierzytelności, która, która jest opracowywana na podstawie właśnie zgłoszeń, no to ewentualne spory będzie później rozstrzygał sąd upadłościowy. Co w sytuacji, jeżeli takiego zgłoszenia nie, nie dokonamy w ogóle? No to tak naprawdę tracimy prawo do odzyskania jakiejkolwiek należności od, od upadłego banku. Natomiast warto też pamiętać, że nic wielkiego się nie stanie, jeżeli wierzyciel dokona zgłoszenia po terminie 30-dniowym, o którym już wspomniałem wcześniej. Poza oczywiście tym, że będzie musiał się liczyć z ewentualną opłatą pieniężną, która właśnie wynika z, ze zgłoszenia wierzytelności i tego typu opłata powinna trafić na rachunek, Masy, masy upadłości. Jako, że upadłości banków nie zdarzają się zbyt często, to na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia m.in. z upadłością Idea Banku, na chwilę obecną jest to Getty Noble Bank. W ramach, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto jest do tego nająć ewentualnie, ewentualnie pełnomocnika, który będzie w stanie po pierwsze oszacować z Państwem kwotę ewentualnego roszczenia, ewentualnej wierzytelności, no a także prawidłowo pomoże Państwu złożyć stosowne dokumenty, które oczywiście też uwiarygodnią Państwa wierzytelność względem Getty Nobel Banku. Co więcej, no, na pewno zachęcam też do kontaktu bezpośrednio z biurem syndyka, o ile dobrze pamiętam jest to spółka mająca swoją siedzibę w Chorzowie, choćby po to, żeby uzyskać sygnaturę sprawy, która przecież też jest Państwu potrzebna, gdybyście chcieli tego typu zgłoszenie dokonywać na własną rękę.